Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie myszki dla graczy od firmy Logitech. Będzie to model G303 Deadloose Apex. Jeśli pamiętacie myszkę G302 Deadloose Prime, to jest to bardzo podobna myszka, różni się kilkoma szczegółami, ale za to znaczącymi szczegółami. Jakimi, dowiecie się z tego rozpakowania, a za paręnaście dni pewnie będzie już recenzja. Wtedy obejrzymy ją sobie już dokładnie po testach. Cenę myszki sprawdzicie w opisie filmu, inne ciekawe linki też tam znajdziecie. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, do rozpakowania będą dwie świetne myszki firmy Logitech. Dzisiaj zajmiemy się jedną z nich i myślę, że będzie to model gamingowy Deadloose Apex. Tego świetnego MX Mastera, świetnie zapowiadającego się, zostawimy na osobne rozpakowanie. Natomiast to jest myszka, która uderzająco podobna jest do myszki Deadloose Prime, czyli G302, którą widzieliście jakiś czas temu na moim kanale w testach. Gryzoń był mały, co prawda nie przepadam za takimi, no nie przepadałem. Po jego testach to się troszeczkę zmieniło, bo okazało się, że takie myszki też mogą być dla mnie fajne. Wiem, że wielu z Was lubi takie małe myszki bez profilowań, po prostu symetryczne, dobrze leżące w dłoni. Są fajne do gier typu Counter-Strike przede wszystkim. Zobaczymy, jak ta się spisze. Kształt taki sam, więc kształt powinien być równie komfortowy. Natomiast czym tak naprawdę się różni, zobaczymy w testach. Teraz szybko sprawdźmy, jakie mamy tutaj parametry. Dobra, mam tutaj coś po angielsku, więc rzućmy sobie okiem. O, zobaczcie, rozdzielczość to jest pierwsze, co tutaj się zmieniło, aż do 12 000 dpi od 200. No cóż, wartość ogromna, nie wiem, czy komuś to się przyda, natomiast sensor widocznie potężny. Przyspieszenie 40G, czyli parametr bardzo dobry i maksymalna prędkość myszki, jakieś 300 fpsów, też dobrze. Oczywiście próbkowanie 1000 Hz na sekundę i 32-bitowy mikroprocesor ARM. Wytrzymałość jest gorsza jak to u Logitecha i żywotność przycisków lewego, prawego 20 milionów klików, natomiast dystans ślizgu tych ślizgaczy 250 km i dopiero powinny się zacząć porządnie zużywać. No i mamy tutaj czujnik Delta Zero ponownie, optyczny. Dowiadujemy się, iż jest to myszka zaprojektowana z myślą o entuzjastach wydajności, cokolwiek to oznacza. Oczywiście to sobie zweryfikujemy w testach. No, podświetlenie 16,8 miliona kolorów. Fajny bajer zawsze. Ponownie mam system na ciągu z metalową sprężyną przy tych głównych klawiszach, który sprawdzał się w tamtej myszce bardzo fajnie. Tutaj powinno być też ok. 5 ustawień czułości oraz oczywiście pewnie programowo będziemy mogli to sobie zmienić na swoje wartości. 3 wbudowane profile i wytrzymałe i lekkie materiały. No czyli jest to taka jakby troszeczkę ulepszona wersja tej myszki Deadloose Prime. Dokładnie sprawdzimy to sobie w testach, a teraz otwieramy pudełko, bo szkoda czasu na gadanie. Jeśli oglądaliście tamto rozpakowanie i testy wersji G302, to nie będzie to nic nowego. Ale już jedna rzecz, którą widzę, tak zwana mała rzecz, a cieszy, to, moi drodzy, przewód w porządnym oplocie, przewód miękki, a jednocześnie wytrzymały, dość gruby. Wtyk niepozłacany, ale nie jest to wymagane. Tak więc już jeden taki plusik dla osób, które chciały na przykład kupić myszkę Logitech G302, ale lubią kabel w oplocie zabezpieczony, to tutaj już mają jakiś bonus w tej postaci. Sama myszka wygląda bardzo podobnie. Tutaj tworzywo dobrej jakości, taki plastik dość stawiający opór. Nie jest chropowaty, natomiast jest dobra przyczepność do tej myszki. Natomiast po bokach mamy troszeczkę bardziej chropowaty plastik, też dobry do chwycenia. Tutaj mamy elementy podświetlane dokładnie tak samo jak w poprzedniej wersji G302. Podświetlane logo G, czyli gaming od Logitecha, tej serii gamingowej. Od spodu ślizgacze duży, dwa małe i jeszcze dwa przy sensorze. No, robiące wrażenie całkiem fajnych. Kabel wydaje się być tak odwiczony dobrze. Na końcu mamy element gumowany, który dodatkowo to zabezpiecza. No i patrząc dalej, mamy symetryczny kształt, fajnie klikające lewy i prawy główne przyciski myszki z tą metalową sprężyną. Naprawdę fajnie się sprawdza w szybkich grach.
Tamta myszka była przeznaczona do gier typu MOBA, czyli chociażby słynnego League of Legends. Natomiast bardzo fajnie też sprawdzała się chociażby w Counter-Strike'u Global Offensive. Tom sobie też przetestuje oczywiście, zobaczycie testy. No i patrząc dalej, rolka bardzo prosta, niepoświetlana, kawałek gumy. Działa jako przycisk, na boki w tym modelu nie działa. No i kręci się z takim lekkim oporem. Przycisk do zmiany DPI oraz dwa przyciski boczne. No i cóż, to by było na tyle. Pierwszy rzut oka mamy za sobą. Myszka robi dokładnie takie same wrażenie jak model G302, czyli niezłe. A jak wyjdzie w testach, zobaczymy za jakiś czas. Pamiętajcie, cenę tej myszki sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!